Cześć, naszym gościem Michał Niewiadomski, siatkarsi. Choć na przestrzeni sezonu się to zmieniało, troszeczkę tych rotacji było. Tak. Grałeś wcześniej w Wilkach, teraz krótka przerwa, nie tak. Taka krótka, chyba z rok cię nie było. Rok minie, bo dwa sezony. Dwa sezony, powrót z nową drużyną, nową starą, bo kilka osób już tutaj z SL3 doskonale znamy. Jak to się stało, że dołączyliście i jak to się stało, że jesteście teraz siatkarsami? Generalnie no, to wszystko działo się w ostatnich dniach, nie? To było wszystko bardzo spontaniczne i tak naprawdę w ogóle jestem w szoku, że tutaj jestem, bo nie, w ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Gdzieś bardziej myśleliśmy o wiośnie właśnie 25, ale no, pojawiła się taka okazja, że my bardzo lubimy tutaj klimat SL3 i brakowało nam tego, bo chłopacy też mieli teraz, też chyba właśnie Seba, Maciek też mieli przerwę od SL3, więc no, podjęliśmy decyzję, że chcemy spróbować znowu w nowej lidze czwartej i i sprawdzić się. Póki co mówimy tutaj o falstarcie, bo na dzień dobry porażki. No troszeczkę zaskakująca jest ta dla mnie wasza niezbyt dobra dyspozycja, tak sobie trzeba to powiedzieć wprost, nie owijać bawełny. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Na pewno brak ogrania się w ostatnim czasie. Po prostu ja nawet patrząc na moim przykładzie, no to przez rok tak naprawdę nie miałem za dużo do czynienia z siatkówką, a już nie mówiąc o graniu z chłopakami. Poziom w SL3 poszedł tak do góry, to ja zaczynałem w Axisie 4 lata temu bodajże w drugiej lidze, no to co się obecnie dzieje, to jest w ogóle przepaść. Jest to po prostu bardzo wysoki poziom i wychodzi po prostu brak naszego ogrania. Gdzieś za mało ze sobą przetrenowaliśmy. Można powiedzieć, że w ogóle nie trenowaliśmy. Teraz trenujemy ostatnie, nie wiem, półtora miesiąca. To jest za mało, żeby tutaj z drużynami, które widać, że prezentują fajny poziom, no żeby właśnie wygrywać, chociaż ja uważam, że też dużo sfera mentalna, nie? My tutaj tak naprawdę na 6 setów, 5 kończyło się gdzieś tam 18-19 punktów mieliśmy i było, nie wiem, załóżmy 18-16 dla nas, a my nagle się zatrzymujemy, nie wiemy co się dzieje, więc tutaj po prostu brak jakiejś naszej koncentracji, to wszystko ucieka i to też na pewno jest powód, dla którego zamiast 4-5 punktów mamy 1. Na ostatnim magazynie był Fabian Poli, doskonale ci znany zawodnik. Początek. No z Fabianem sobie tutaj porozmawialiśmy troszeczkę. No, wspominał o tym, że cały czas jednak tutaj na dwóch rozgrywających gracie. I czy to jest dzisiaj do drużyny dołącza Mikołaj Stępin, którego pamiętamy też, on na środku występował stosunkowo często. Czy tutaj jakaś zmiana stylu, może nie stylu, ale jakaś tutaj zmiana się szykuje na dzisiejsze spotkanie? Tak, dzisiaj mieliśmy grać na jednego rozgrywającego, ale niestety dosłownie niedawno dowiedziałem się, że jeden z naszych zawodników nie pojawi się na meczu i znowu musimy zagrać na dwóch rozgrywających. Jednakże od już na pewno kolejnego meczu, jeżeli nic właśnie nieoczekiwanego się nie wydarzy, no my po prostu musimy grać na jednego rozgrywającego. No to już jakby pokazuje, ta liga pokazuje, że tutaj już nie ma miękkiej gry i ten jeden rozgrywający to jest taka podstawa, która jak będzie, no to wtedy będą też wyniki i to jest po prostu, no nie da się tego ukryć. No właśnie, ja byłem bardzo zaskoczony. Skąd w ogóle pomysł na to, żebyście grali jednak na dwójkę? Ponieważ no w przeszłości no, 4 z was grało już w tym systemie na jednego rozgrywającego, więc no to tym bardziej jest dziwne. Na treningach po prostu ostatnich przed startem sezonu podjęliśmy taką decyzję, bo no ciężko nawet szło, na początku szła gra na dwóch rozgrywających. Gdzieś tutaj nowe osoby w lidze, które wcześniej nie grały, no muszą poczuć po prostu tą grę na jednego rozgrywającego, to jest zupełnie inna gra niż na dwóch. A mimo to, że gramy na dwóch i gdzieś tutaj dalej czasami potrafimy się gubić w tych ustawieniach, więc no nie chcieliśmy, wolimy iść po prostu małymi krokami do przodu, a nie chcieliśmy zrobić jednego jakiejś pochopnej decyzji podjąć i potem żałować, ale no to jest tak naprawdę główny powód, nie? Że nie jest to optymalny skład na ten moment, żeby grać na jednego rozgrywającego. Wcześniej taką decyzję podjęliśmy, a teraz no, z każdym meczem, gdzie jesteśmy coraz bardziej ograni, no to staramy się gdzieś tutaj wdrażać właśnie tego jednego rozgrywającego, no ale dzisiaj z takich przyczyn niezależnych nie możemy jeszcze tego zrobić. Maciej Tarulewicz, Darek Suchwałko, Seba Wilma i Mikołaj Stępin. Co łączy tych czterech panów? Ojejku, no to są tak naprawdę, no głównie nas łączy siatkówka tak naprawdę, ale no chłopaki, jak ja do nich dołączyłem 5 lat temu, jak sobie graliśmy, no chłopaki się znają od czasów chyba gimnazjalnych bodajże, więc to jest w ogóle licealne, potem grali razem w licealiadach i tak dalej. No Darek Zuchwałko to jest taki nasz tatuś, więc tutaj no super, taka najpozytywniejsza strona naszej drużyny i to bardzo dużo nam daje w trakcie meczu, właśnie w tych gorszych momentach i nie wyobrażamy sobie, żeby go z nami nie było. No chłopacy wciąż się znają od wielu
wielu lat. Ja już też ich 5 lat znam, więc tak naprawdę, no jeszcze Mikołaj do nas dołącza dzisiaj, więc to w ogóle jest. No będziemy się czuli jak taka jedna wielka rodzina i tak też gramy i mamy nadzieję, że te wyniki też przyjdą. Pytanie dotyczyło nieco innej sfery, odnośnie tego, że każdy z nich był kiedyś kapitanem. Także drużyna, okay. Drużyna kapitanów nam okay. się robi. Racja. Z którym kapitanem się najlepiej grało? Nie odpowiem na to pytanie, tak. To jest trudne pytanie. Pamiętam, ale, no. Masz, miałeś do wykorzystania jednego pomidora i go wykorzystałeś. Cóż, drugie pytanie, może tutaj jednak nie unikniesz tej odpowiedzi. Dzisiaj gracie z Chili Amigos, jaki będzie wynik zawodów? 2-1 dla nas. 2-1 dla was, tego wam życzę. Dzięki, do zobaczenia na sali. Super, dzięki wielkie. Dzięki.